Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w 31 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy wykonywać kolejne zadanie, które jest wykrzyknikiem. Nie mamy go na mapie, więc będziemy musieli się tam ewidentnie po prostu przejść. I miejmy nadzieję, że idę w dobre miejsce i znowu mnie gratuluję, czytajcie pad. A my jesteśmy na miejscu nowego zadania. Coś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. No mimo wszystko jesteśmy człowiekiem. Ale w sumie to nie. Nie do końca. Jestem Wiedźminem. Znam paru takich, którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Ten twój demon. Możesz go opisać? Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie. A potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. To jest skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Z przerażenia nie mogę się ruszyć. Dobra, no to ciekawe, co to za odwar. Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka, tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko. No, widzę, że znasz się na rzeczy. Siwujka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwujki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwujka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Dobra, to może jakieś honorarium najpierw omówimy? Najpierw chciałbym ustalić wysokość mojej zapłaty. Chodzi ci o złoto? O oreny albo nowigradzkie korony. Mogą być też floreny. Nie mam ani tego, ani tego. Nic nie mam. Tylko ziemniaki w piwnicy. Dobrze obrodziły tego roku. Jak się spiszesz, to oddam ci kilka worków. Zgoda? Dobra, no daj. Wygląda na to, że nie mam wyjścia. Mogą być ziemniaki. Negocjujemy o ilość ziemniaków? To ja chcę 60 bez przesady. Zgoda. Akurat bez takiej ilości się obejdę. Ciekawa zapłata. Nie spotkałam się jeszcze z czymś takim, szczerze mówiąc. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj.
O czym szepczą grzyby? Nowe zadanie. I znowu ta taka tajemnicza muzyka jak z horroru. Tutaj coś było, ale zanim to wejdę do tej chatki jeszcze. Coś tu mamy. Plamy z krwi na poduszce. Ślad kropel prowadzi do okna. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Manifest ruchu flagelantów. Siostry i bracia w Lebiodzie, koniec jest bliski. Nawracajcie się i wierzcie w dobrą księgę. Pisze bowiem nasz prorok. Od uciech ciała i wygód powstrzymać się jest niekiedy wskazane i roztropnie czyni, kto nad własny komfort przedkłada pomyślność bliźniego. Dlatego my, flagelanci, dnia ósmego, biczując się i umęczając własne ciała, zapewnimy długie i szczęśliwe życie wszystkim ludziom na świecie. A jeśli gdzieś jeszcze istnieje zło, choroba i zbrodnia, to niechybi dlatego, że nie tłukliśmy się batem wystarczająco starannie. Ciekawe. Siwujka zwyczajna. Silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza oglądać wymarły gatunek. Zatrzaśnięte okiennice. Muszę sprawdzić z drugiej strony, czy ślad prowadzi dalej. Standardowo chyba kot na mnie parskał, czy mi się wydawało? Chyba nie. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Dobra, czyli co, idziemy za tymi śladami? Ślad krwi prowadzi od poduszki, ale tutaj się urywa, a medalion wibruje dalej. Wiem tylko, że coś wysysa w nocy krew pustelniczki. Muszę z nią porozmawiać. Może dowiem się czegoś więcej. O kurde, takiego czegoś tu się nie spodziewałam. Wiedźmin. Możemy z nią jeszcze też pogadać. Słyszałem, że flagelanci biczują się, aby odpokutować za grzechy całej ludzkości i przebłagać bóstwa. W twoim przypadku też tak jest? Każdy ma własny powód. Ja chcę odpokutować za cierpienie żywej istoty, która kiedyś padła ofiarą czyjejś próżności. Ludzkość mnie nie obchodzi. Wolę towarzystwo zwierząt. Dobra, no mamy jakiegoś upiora, to na pewno, bo... Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne, pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jego obecność jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwujki. Zostały mi dwie ostatnie sztuki. Starczy na jedną porcję. Może wtedy go zobaczysz. Nawet u mnie te grzyby mogą wywołać skutki uboczne, trudne do przewidzenia. To prawda. Nie wiadomo, jak siwujka może wpłynąć na zmutowany organizm. No, ale niestety chyba nie mamy wyboru. Bo to może faktycznie zadziałać. Ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. No dobra. Mogę kliknąć tą opcję? Dobra, spróbujmy tego. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czarodziejkach, nie zwracaj uwagi.
Jej spojrzenie mówi takie, no dobra, okej. Super. Tak miało być? Chyba tak. Nigdzie nie widzę żadnego upiora. Co za koniczyno. Przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałam się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. To jest najlepsze zadanie ever, moi drodzy, w tym dodatku. Możemy sobie pogadać z własnym koniem. Masz interesujący głos. Chociaż spodziewałbym się, że młoda klacz będzie brzmiała bardziej dziewczęco. No wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. Racja. No to fajnie. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działanie uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać? Miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem. Muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. Ciekawe, że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może cię powstrzymać. Wytłumaczysz mi to jakoś? No cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. O Boże, to jest takie... Wiecie, ponarzekałam sobie parę odcinków temu. W ogóle chyba w każdym odcinku, jak jeżdżę na płotce, to na niej narzekam. Po czym ona mówi, no każdy ma swoje ograniczenia. W ogóle nie wiem dlaczego, ale ona przypomina mi osła ze Shreka aktualnie. Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie. Potwór sam się nie pogona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. No, tego się nie spodziewałam. Że koń będzie mnie prowadził i jeszcze będzie badał ślady. Musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. Spójrz tylko na to. Mogę się ruszyć, gro? Dziękuję. Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły koń. To są ślady bytu astralnego. Musimy iść za nimi. Płotka, przerażasz mnie. Geralt, tutaj mamy wyraźną wskazówkę. Czy ja mogę przestać się kręcić w kółko? Zdechłe ćmy często oznaczają obecność zjawy. To wie każdy, ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na gule. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co? Chyba już wiem, z czym mamy do czynienia. Dobra, Płotka, bo ja niepotrzebnie poszłam sobie od ciebie.
Dobra, Geralt. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. No, wiemy bardzo niewiele. Głównie wiemy to pierwsze, co tutaj mamy do wyboru. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś upiorem lub zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet uda nam się tego upiora znaleźć, to nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. Za pozwoleniem, to z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora? To faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne, także dla wiedźminów. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę. Tam stoi. Ucieka! Wskakuj na siodło, wiedźminie! Gonimy ją! Serio? Ale ja jej nie dogonię na takiej płotce zepsutej. No to byś się ruszyła, płotka. Może oszczędnie gospodarować energią. Nie wiadomo, jak długo będziemy biegli. Damy sobie radę. Kurczę. Bez urazy, ale musimy porozmawiać na temat tego, jak mnie kierujesz. Wolałabym, żebyś był bardziej zdecydowany co do tego, co chcesz, żebym biegł. A mi ciebie, płotka. Też wolałbym, żebyś bardziej płynnie wykonywała polecenia. Dokładnie. No. A ten znasz? Co powiedział ślepokoń przed wkroczeniem na to wyścig? Nie widzę przeszkód. Dobra, bo ten koń mnie... Biegnij, płotka. A co ja robię twoim zdaniem? Słyszałam pawia. Znowu miałknął sobie. Dobra, płotka się naładowała. Możemy biec dalej. Skoro już tak szczerze rozmawiamy, chciałbym zapytać, dlaczego czasem mnie zrzucasz w trakcie walki? Nie przypomnę, że... Jasne. Masakra. Dalej, płotka, dalej! No nie, no serio. Rozpłyną się w powietrzu. Pokonaj niespokojne duchy. A co ja mam zrobić niby? Niedobrze. Chyba olej przeciwko upiorom by się przydał, no nie? Skoro to są zjawy. Chyba, że istoty przeklęte. Może narzucimy sobie oba. Bo to byłoby dobre chyba. Przeklęte. I narzucimy sobie na upiory. Geralt, no... Nienawidzę tej gry. Dobra, widzę, że płotka się nieźle bawi. Ja też się nieźle bawię. Dobra. Nie spodziewałam się, że będę z jakimiś kotami walczyć. Ale to był dobry pomysł, powiem wam, żeby te dwa oleje rzucić. Zbadaj nagrobek. No. Marcello Clerici, rycerz. Umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej pustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy Pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji.
Geralt, to ta zmora. Na nią! Pozwólcie mi wytłumaczyć! Mów, byle prędko. Dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie. Nie chce mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę? Pijesz jej krew i straszysz ją. Jakaś potworna siła mną kieruje. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Dobra, a co cię z nią łączyło? Skąd znasz pustelniczkę? Co was łączy? Znałem ją od zawsze. Od dziecka. Kochałem ją. Ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że doskwiera jej bieda. Dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem i wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej. Ale nie chciała mnie znać. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt małoduszni. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem, dlaczego musiała mnie porzucić. Myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem, codziennie jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu i muszę biec przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Nie wiem, nie rozumiem, co się ze mną dzieje, ale wiem, że ta tortura się nie skończy, póki ona mi nie wybaczy. Czekaj, ona mnie widzi jako konia? Najwyraźniej. Ja też cię tak widziałem. Dobra, no to jeszcze pytanie, co konkretnie zrobił? Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam. Nie jej. Ale... zakatowałem mojego konia. Pinastri to widziała. To już wszystko jasne chyba. To był piękny ogier. Mój łysek. Ale miał na rowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju. A tak bardzo chciałem wygrać. Pinastri tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału. Mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej. Ale przez konia przegrałem. Wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu łyska. Błagam. Wybacz mi. To nie ja powinienem ci wybaczać.
ale twój koń może mnie uratować. Błagam, co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi. Pani, daruj mi winę. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha. Ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę. Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my, konie, takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. Zasługuję na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe, nie chowamy urazy, nie pamiętamy złego. Wybaczam ci w imieniu biednego łyska. Dziękuję. Czuję. To niebywałe. Czuję się teraz tak lekko. No to chyba się udało. No dobra, chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastri. Masz coś do dodania, Geralt? Nie mam. Wracajmy do pustelniczki. Coś czuję, że zaraz płotka przestanie gadać. Chociaż śmiesznie by było, jakby cały czas już gadała od tego momentu. Zmory nie ma. Nie będzie cię już dłużej dręczyć. Od razu poczułam zmianę. Jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej, ciasnej piwnicy. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki, Wiedźminie. Zgodnie z umową, twoja nagroda. Podziękowania należą się właściwie mojemu koniowi. To zasługa płotki. Ona rozwiązała twój problem. Dziękuję i tobie, szlachetne stworzenie. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej, szukamy następnego zlecenia. Jasne, ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę cię rozumiał. O, fatalnie. Miałbym ci jeszcze tyle do powiedzenia i... Konie to bystre zwierzęta. Boże, widzieliście to, co się stało z płotką. To takie idealne podsumowanie po prostu dzisiejszego filmu. Takiego, tego zadania. Po prostu super. Lol. Naprawdę. Nagle płotka unosząca tyłek do góry. No, cudo świata. Dobrze, moi drodzy. Czy jeszcze z Pinastri mogę pogadać? Chyba nie. A może jednak? Wiedźmin. Mogę z nią chyba teraz handlować. Dokładnie. Ona może mieć jakieś ciekawe rzeczy, ale nie potrzebuje. Okej, okay, moi drodzy, ja już wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Ja lecę montować już dla was ten film, a w kolejnym zajmiemy się ostatnim zadaniem pobocznym przed 47 poziomem. Czyli równowaga w przyrodzie, bodajże tak się to zadanie nazywa. No a później już będziemy kontynuować wątek fabularny, czyli szturm na Duntyn. Także tak się będzie malowało nasze następne odcinki, bo nie wiem, ile nam zajmie to równowaga w przyrodzie. Może to będzie dłuższy film, a może nie, także to się okaże. Tak czy inaczej, dzięki wam, do kolejnych odcinków. Cześć!